No, nazywam się jak Wanda Łukasiewicz, Sługocka z domu, tak. No i przeżyłam stówkę i pół roku. Ja byłam przy pracy, fizycznej pracy nawet, i pani naraz córka leci i mówi: mamusia, mamusia, coś się stało mi, coś się tam takiego stało. Nie, nie Karol Wojtyła, ten, no kim to on był, kardynałem, nie wówczas tak. Mówi: papieżem został nasz Karol Wojtyła. Nie dostał papieża. Ja nie wierzyłam, mówię, co mi bajki jakieś opowiadasz. Niestety tak. Wie pani, zalałam się łzami. Widziałam, że mój mąż też tak, bo też słuchał, był przy mnie, mówił, że coś nieprawdopodobne. Papież, mój Polak, po tylu latach, nie, ile podobnie 400 lat nie było papieża Polaka. I został papieżem. No ale to nie tylko o mnie chodziło, chodziło o ogół, o wszystkich, o krewnych, o znajomych. Ludzie tak byli przyjęci tym, każdemu po prostu błyszczały łzy w oczach, wie pani, jak się rozmawiało, że to do takiego wyróżnienia naród polski został, nie? Tak dużo ofiarowaliśmy jako naród polski. Pielgrzymek w jego intencji. Miałam nawet taki śpiewnik, pieśni poukładane, piękne te pieśni były, że idziemy na pomoc Ojcu Świętemu, nie? Przychodziliśmy jemu z pomocą, idąc na pielgrzymki. Był jeden kapłan, który pochodził z Gdańska. No i miał bardzo dużo tam tych znajomych, czy tam krewnych, no, ale to sama arystokracja była, ja nazywałam, nie, lekarzy, kilku lekarzy, witaminek jeszcze ten. No i on poobiecał, że pojedzie do Włoch z tymi wszystkimi wybranymi z jego stron, tam urodzenia tam do papieża, do Ojca Świętego. No i tak się stało. I zabrakło dwie osoby jeszcze do tych gdańszczan, No i zaproponowano mnie i mojej kuzynce, tu jesteśmy na tym zdjęciu nawet, że to sami byli ci gdańszczani, nie, ci pielgrzymi. A my z Torunia nas dwie osoby tylko było z nimi. Chcieliśmy się bardzo spotkać, prawda? I czy, ja już tego nie wiem, czy ci kapłani byli umówieni z Ojcem Świętym, bo czekaliśmy bardzo długo na niego. Ojciec Święty był zajęty i wciąż sygnał był, że nie, że jeszcze godzina, jeszcze dwie i tego to połowa tych pielgrzymów to się rozeszła. Nie chcieli czekać już tak długo, a to, co na tym zdjęciu jesteśmy, to czekaliśmy od początku do końca. Były takie chwili, że naprawdę łzy oczy zasłaniały. No, to była sytuacja wyjątkowa, nie? To dawało dużo tam tych uczuć i A to, co o czym była rozmowa i tak dalej, to tak się nie pamięta, bo to tyle lat, 30 lat, proszę pani.